Dzień dobry. Dzisiaj ogarniamy sobie ostatni temat dla drugiego rozdziału w II wojnie światowej, Polaków w II wojnie światowej, a tym tematem jest sprawa polska pod koniec wojny. I tu wyjaśnię, czym była rzeczona Polska Lubelska, o której mówiłem przy okazji Powstania Warszawskiego. Oglądamy. No to skoro obiecałem, no to muszę zrealizować swoją obietnicę. Generalnie Polska Lubelska jest to obszar, który był kontrolowany przez PKWN, ale po kolei. Jeszcze w styczniu 1944 roku w Warszawie powstała Krajowa Rada Narodowa na czele z Bolesławem Bierutem. To był gość, który nie skończył szkoły podstawowej, emigrował sobie do Sowietów i tam stał się bardzo pojętnym uczniem Stalina. I on będzie sowieckim agentem, który stanie na czele tego KRN-u, czyli Krajowej Rady Narodowej. I to miało być namiastką przyszłego polskiego parlamentu, ale że jest on komunistą, no to większość stanowili przedstawiciele stronnictw lewicowych. I oni sobie nadali uprawnienia ustawodawcze i róbcie co chcecie, my będziemy stanowić prawo. Ale to jeszcze jest nic, ponieważ w Moskwie został utworzony Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, czyli PKWN. I tutaj na czele staje Edward Osóbka-Morawski. Nikt o tym właściwie nie wiedział. Dopiero 22 lipca 1944 roku PKWN dał znać, że funkcjonuje, ponieważ wydał manifest PKWN-u, którym ogłosił się jedynym legalnym rządem w Polsce, który nie ma nic wspólnego generalnie z Sowietami. To tamci są nielegalni, którzy sobie funkcjonują w Londynie. My jesteśmy legalni. Więc oczywiście im więcej słyszymy o tym, że ktoś czymś nie jest lub czegoś nie robi, to wiedzmy, że to robi i robi to bardzo skrupulatnie. Więc Komitet Narodowy PKWN ogólnie był podległy całkowicie Stalinowi, nawet był kontrolowany przez jednego z generałów NKWD. Więc no umówmy się, to nie będzie nic polskiego w sensie niepodległościowym. Ale jakby nie powiedzieć, tak PKWN przeniósł się do Lublina i tam się zainstalował, o czym mówiłem na lekcji poprzedniej, i tu będziemy mieli Polskę lubelską, czyli taką, która będzie kontrolowana, obszary polskie, które będą kontrolowane przez właśnie to PKWN. No ale trzeba było w jakiś sposób to ugryźć, więc no, trzeba było ustalić pewne działania, które będą, no, powiedzmy, że podjęte podczas obrad Wielkiej Trójki. I tak mówiłem już przy okazji lekcji poprzednich, kiedy ta Wielka Trójka spotykała się w Teheranie, czy też w Jałcie. Sprawa polska była tam poruszona, ponieważ była dosyć ważnym elementem zainteresowania dla Stalina. Generalnie walczył o to, żeby te tereny, które wyzwolił, były w jego strefie, powiedzmy, że zainteresowania i strefie wpływów. I tak też było, bo już w czasie Jałty tak naprawdę ziemie polskie były traktowane jako te, które będą zależne tak naprawdę od właściwie to Stalina. Ale żeby sobie to przypomnieć, jak to wszystko wyglądało, to może pokrótce, jakie były decyzje odnośnie Polski podjęte na tych konferencjach, o których wspomniałem przed chwileczką. Pierwszą zróbmy sobie jako konferencję w Teheranie, no bo chronologicznie, która będzie od listopada do grudnia 1943 roku. Pierwsze to było to, że granica przyszłego państwa polskiego będzie przesunięta na zachód i to będziemy mieli na wschodzie linię Kerzona, to co jest teraz, oczywiście po pewnych modyfikacjach, oraz Odrę i Nysę Łużycką na zachodzie. Polska, ziemie polskie mają znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów. To było drugie. Ale co jest ciekawe i tutaj dosyć ważna kwestia, te ustalenia były przed Polakami trzymane w tajemnicy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, Roosevelt walczył o reelekcję do kolejnych wyborów prezydenckich przystępując, liczył na głosy Polonii. Jakby to powiedziano głośno, to Polacy by mu nie dali głosu. A tych Polaków jednak tam troszeczkę jest, było i pewnie będzie. Z kolei Churchill potrzebował naszych polskich sił zbrojnych do walki z Niemcami w 1944 roku, bo planowano kolejne jakby akcje, które będą miały wyzwalać tereny z jarzma niemieckiego. No ale Polakom nie mówimy. Nie można. A druga konferencja, czyli ta konferencja w Jałcie, która będzie miała miejsce w lutym 1945 roku, już właściwie żadnych tajemnic nie mogła mieć, no bo już 1945 rok, właściwie jesteśmy krok przed zakończeniem działań wojennych. W Polsce już wtedy ustalono, że powstanie tymczasowy rząd jedności narodowej, TRJN, w którego skład wejdą komuniści oraz przedstawiciele emigracji zachodu. I to jest ta kwestia tej Wielkiej Trójki, którą Stalin bardzo skrzętnie będzie wykorzystywał. Że w każdym z krajów, które będą w strefie jakby wpływów Stalina, ma być utworzony koalicyjny rząd, który będzie później wolnościowo rządził. Okej, utworzą i tak będzie też u nas, jednak te aparaty siłowe, ministerstwa siłowe, gdzie mamy pod kontrolą wojsko, aparaty przymusu, czyli policję i tak dalej, one będą w rękach komunistów, więc możesz sobie być emigrantem z zachodu
i tak nic nie znaczysz, bo albo cię zmuszą do ucieczki, albo cię zabiją. Więc no tak, będzie to bardzo wolny rząd, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, które będą w strefie wpływów sowieckiej. Ale okej, idziemy dalej, bo ten teren to jest pierwsza kwestia. Drugą, to po wojnie Polacy mają fizycznie przeprowadzić demokratyczne wybory i one odbędą się, co jest ciekawe, bez międzynarodowej kontroli. Ufamy Józefowi Stalinowi, on jest najważniejszy. No, potrzebujemy go, więc no, w sensie alianci zachodni go potrzebują, więc Polska jest przehandlowana. Polska granica wschodnia będzie oparta na linii Kerzona, to już oficjalnie, a północne i zachodnie granice będą przesunięte tak, aby zapewnić Polsce znaczny przyrost terytorialny. No będzie tego mniej, ale no, generalnie mimo wszystko uzyskaliśmy tereny o wiele bardziej rozwinięte od tych wschodnich, więc jako plus to można byłoby traktować. W każdym razie, ta decyzja, decyzje jałtańskie dotyczące polskich spraw były ogłoszone publicznie i polski rząd z Tomaszem Marciszewskim na czele uznał to za zdradę i kolejny rozbiór Polski. A kabaretna Onówka śpiewała kiedyś taką piosenkę Będę brał cię w Jałcie, która była parafrazą piosenki Będę brał cię w Jałcie. Możesz sobie wklikać Będę brał cię w Jałcie na Onówka, będziecie wiedzieli o co chodzi. A my idziemy dalej, ponieważ jak już wspomniałem, aparat siłowy będzie w rękach sowieckich i tutaj na przykładzie Polski zobaczymy, jak wyglądało przejęcie władzy przez koalicyjny, demokratyczny rząd, który się właśnie uformował w Polsce. Tak naprawdę już na początku 1945 roku wszystkie ziemie polskie były opanowane przez wojska komunistyczne i roiło się tutaj tak naprawdę od Armii Czerwonej oraz od polskich komunistów, którzy, jak powiedziałem, mieli siły bezpieczeństwa w swoich rękach, więc zaczęli skutecznie likwidować podziemie niepodległościowe. I już w styczniu 1945 roku, a dokładnie to 19 stycznia, komendant główny AK, czyli generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, uznał, że funkcjonowanie tak naprawdę Armii Krajowej jest bezzasadne i ją rozwiązał. Decyzja ta miała na celu uchronienie życia żołnierzy w podziemiu, którzy mogliby być zabici przez represje komunistyczne. Dlatego też ustalono, że pod naciskiem Brytyjczyków przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego będą próbowali podjąć rozmowy z komunistami. Jednak zostali bardzo często po prostu wykiwani przez tych Sowietów, przewożeni do Moskwy i tam no, okazało się, że no, będą sfingowane procesy, a ci trafią do więzienia albo stracą tam później po prostu w tym więzieniu już życie. I tak było między innymi w tym tak zwanym procesie 16, o czym też tutaj warto było pamiętać. Nasi najwyżsi przedstawiciele, powiedzmy, że polskiego podziemia na ziemiach polskich postanowili rozmówić się z komunistami, w jaki sposób się dogadać. Więc ustalili miejsce spotkania, a tam niestety NKWD po prostu ich chwyciło, aresztowało i na tym sfinglowanym procesie, no niestety, ale nasi najważniejsi otrzymali wysokie kary więzienia. Tam będzie właśnie też ten Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski. Oni będą skazani na odpowiednio na 10, na 8 lat i niestety, ale no, żaden z nich nie doczekał się końca kary, ponieważ dziwnym trafem zmarli w więzieniach sowieckich, w łagrach. Więc no, było to naprawdę dosyć ciężkie. Ale mimo wszystko nie składaliśmy broni, ponieważ komendant główny AK, który rozwiązał podziemie, czyli Armię Krajową, powiedział, że to jeszcze nie jest koniec, ponieważ działało od 1943 roku takie coś jak niepodległość, czyli w skrócie NIE. I tutaj jej tworzeniem tak już stricte zajął się ten, który założył niegdyś KEDYW, czyli August Emil Fieldorf Niel. Oni będą rekrutować do siebie właściwie wszystkich tych, którzy brali udział w walkach w burzy i tak dalej, w planie burza. Będą tutaj tak naprawdę walczyli z kolejnym właściwie to naszym najeźdźcom, bo na początku to byli Niemcy, a teraz to są Sowieci. Jedni i drudzy przecież zrobili niestety, ale swoje. I kiedy już było po tym procesie 16, no nie mieliśmy właściwie żadnego wyboru i w Moskwie odbyły się rozmowy z przedstawicielami mocarstw alianckich, które były bardzo mocno reprezentowane przez przedstawicieli PKWN. Ale trzeba było utworzyć ten tymczasowy rząd jedności narodowej. Jednakże bardzo istotne było to, żeby ściągnąć do siebie Stanisława Mikołajczyka, który miałby być przedstawicielem emigracji zachodniej i oczywiście jako, że jest z PSL-u, to miał stanowić twarz rządu koalicyjnego. Mikołajczyk generalnie, jakbyśmy jeszcze mieli cofnąć się do tego powstania warszawskiego, wiedział, że jeżeli powstanie byłoby zwycięskie, to on no, miałby ruch po swojej stronie i tutaj mógłby coś ugrać z Stalinem, ale kiedy powstanie skończyło się tak naprawdę klęską, on jako premier na uchodźstwie złożył dymisję, uznał, że już więcej nie ma sensu funkcjonować na tym stanowisku, dlatego też podjął rozmowy ze Stalinem i w ramach tworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej. Ustalono, że premierem będzie Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami będzie Władysław Gomułka oraz Stanisław Mikołajczyk, z tym, że
tak naprawdę nie ma tutaj jakby wielu możliwości działania Mikołajczyka, ponieważ TRJN, jako że Mikołajczyk już tam był, dlatego też jak już wiemy, że terror będzie, no to trzeba było te rozmowy tak czy jak przeprowadzić. Już w czerwcu 1945 roku w Moskwie takie obrady się odbyły, będziemy mieli przedstawicieli mocarstw alianckich z dużym naciskiem na reprezentantów PKWN-u, no i będzie tam też polityk emigracji, ponieważ to on miał stanowić ten rząd koalicyjny, który ma fizycznie być później zaakceptowany przez aliantów, i to jest Stanisław Mikołajczyk. Jeszcze może kilka słów odnośnie samego Mikołajczyka. On był premierem na uchodźstwie przed powstaniem warszawskim. Wiedział, że jak powstanie by się udało, to miałby asa w rękawie i mógłby mieć piłeczkę po swojej stronie w rozmowach z komunistami. No ale powstanie padło, więc on zrezygnował z funkcji premiera rządu na uchodźstwie i przystąpił do rozmów do tworzonego, właściwie to od podstaw, tymczasowego rządu jedności narodowej w Polsce, i ustalono, że premierem będzie Edward Osóbka-Morawski, wicepremierem pierwszym będzie Władysław Gomułka, a tym drugim będzie Stanisław Mikołajczyk jako przedstawiciel zachodniego naszego rządu, no i PSL-u. I jak już był zainstalowany w tym rządzie, tak TRN uznało, że jest to rzeczywiście jedyny legalnie działający polski rząd i właściwie większość świata tak uznało. Dlatego też nastąpiła delegalizacja rządu na uchodźstwie. Jednak jak się okazało, rząd na uchodźstwie protestował i pomimo tego, że nie miało to większego znaczenia, będziemy mieli cały czas na przykład taką funkcję prezydenta Polski na uchodźstwie, którym ostatnim prezydentem będzie Kaczorowski, ale to w swoim czasie też będziemy o tym na pewno mówili. Temat został zrealizowany, więc zapraszam Was na powtórzenie, które znajduje się na dole na playliście, którą będzie można sobie też oczywiście otworzyć i zobaczyć, o czym to my mówiliśmy w tym rozdziale. Dziękuję i do widzenia.